Bardzo serdecznie witam Elżbieta Jarszak. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam Dzień dobry. redaktor. Witamy serdecznie witam Państwa. Państwa. Panie marszałku, ja chciałabym wiedzieć, czym zajmuje się wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak. Jakie są obszary, które Pan otrzymał, że tak powiem, pod swoją opiekę? Tak samorząd województwa łódzkiego od dwóch miesięcy ma nowy zarząd województwa, w tym zarządzie mam zaszczyt. Uczestniczyć. Rzeczywiście samorząd województwa jest to mało znany dla przeciętnego mieszkańca. Samorząd, ale te obszary, które e, są przypisane samorządowi Województwa Łódzkiego, bezpośrednio dotykają e, wszystkich mieszkańców e, naszego województwa. W zarządzie Województwa Łódzkiego e, odpowiadam za obszar e, związany z funduszami e, europejskimi dla Łódzkiego. Przypomnijmy, że w tym e, obszarze programowania 2021-2027 mamy ponad 2 miliardy 700 milionów euro do dyspozycji na rzecz naszych mieszkańców. Te środki muszą trafić jak najszybciej do naszych beneficjentów, tak aby nie tylko gospodarka, ale i usługi społeczne były szczegółowo, szybko i dobrze realizowane. Oprócz funduszy unijnych mamy także Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czyli także kierowany do Piotrkowa i 35 gmin wchodzących w skład powiatu Piotrkowskiego, Bełchatowskiego, Radomszańskiego. Jest to związane między innymi z transformacją energetyczną kopalni elektrowni w Bełchatowie. To jest mój drugi obszar, który mi podlega, przedsiębiorczość oraz chyba to, co najważniejsze w życiu, czyli zdrowie, czyli Departament Zdrowia, 13 jednostek związanych z służbą zdrowia, to jest ponad 12,5 tysiąca pracowników Służby Zdrowia w województwie łódzkim. To taki mój obszarami od dwóch miesięcy i dwóch tygodni Zajmuje się jako wicemarszałek województwa. Chciałabym przy tym zdrowiu pozostać, bo wiem, że rozstrzygnięty został konkurs, w którym 25 milionów ten konkurs kosztuje, a 21 milionów z tego przyznaje Unia Europejska z pieniędzy unijnych. I rzecz polega na tym, że będzie to rehabilitacja dla osób aktywnych zawodowo. Będzie można usprawnić swój kręgosłup. A także otrzymać na przykład dopłaty w formie biletów na basen czy, czy karnetów na basen. Wiem, że 31 podmiotów z naszego województwa startujących z ogólnej, nie wiem, jaka była ogólna pula startujących, ale 31 to dosyć sporo. Tak, to jest nowy program, który kierujemy na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego w ramach programu Łódzkie Przyjazne. Mieszkańcom program, który jest skierowany jak pani rektor powiedziała do osób aktywnych zawodowo, które nie mają czasu, aby stać w kolejkach do specjalistów, a borykają się z chorobami kręgosłupa, tych skolioz, zwyrodnień mamy wszyscy bardzo wiele. Osoby pracujące też nie mają czasu podczas pracy korzystać z takich zabiegów. Dlatego stworzyliśmy taki nowy program rehabilitacji osób aktywnych zawodowo w województwie łódzkim. On będzie trwał dwa lata 25,5 miliona złotych przeznaczamy na ten program z którego będą korzystać ponad 2000 pacjentów już którzy są zadeklarowani w perspektywie tych projektów które zostały złożone przez podmioty zainteresowanie było olbrzymie tak jak pani redaktor wspomniała, 31 podmiotów wyłoniliśmy natomiast tych podmiotów zainteresowanych było dwukrotnie Więcej, Natomiast te środki 25,5 miliona przeznaczamy właśnie na rzecz bezpłatnej rehabilitacji dla osób aktywnych zawodowo. Do tego są turnusy związane z kinezoterapią, zabiegami, masażami ale także y, y, zadbanie o zdrowie w formie aktywności fizycznej dlatego też jest możliwość skorzystania z tych y, udogodnień jakimi y, dysponują siłownie czy też inne obiekty infrastruktury sportowej oczywiście za każdy projekt odpowiada realizator cieszę się że na powiecie piotrkowskim w mieście piotrkowie także mamy realizatorów y, tego y, programu czy y, placówki medyczne które złożyły projekty będą realizować ten projekt ale co ważne 31 podmiotów które rząd województwa wybrał. One będą realizować ten program przez dwa lata i nie ma obowiązku rejonizacji. Tam, gdzie mieszkańcy pracują czy też mieszkają, mogą skorzystać z każdego z tych e, podmiotów, Czyli które, które to realizują. Czyli możemy na przykład jechać do Łodzi, czy do Pabianic, tak. czy do. dostało. Tak, Sulejowie, w, w Obożu, ale też w Łodzi e, są też ośrodki, które są prowadzone bezpośrednio przez samorząd województwa Łódzkiego, jak Wojewódzki Ośrodek Medycyny e, Pracy, Centrum Lecznictwa Pisuckiego, e, na ulicy Pisuckiego, serdecznie tam także zapraszam. To jeden z wielu programów profilaktyki zdrowia, ale to, tą nowością jest kwestia skierowana tylko i wyłącznie dla osób aktywnych zawodowo. E, można skorzystać z tych zabiegów w godzinach popołudniowych, wieczornych, bądź też w weekendy. Takie są obowiązki dla realizatorów. Bezpośrednio należy się zgłaszać do tych 31 podmiotów wybranych Dzień przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Dzień. Lista jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego, ale każdy z tych podmiotów będzie realizował program, czyli będzie e, musiał też zrealizować Nabór uczestników. Tam trzeba się zgłosić, wypełnić ankietę i co ważne, tam nie jest potrzebne żadne skierowanie. Panie Marszałku, Pan ma takie obiekty, takie dziedziny, można powiedzieć, w których, których Pan będzie pilnował, które Pan będzie realizował. To są dosyć obszerne dziedziny, bo to jest tak gospodarka. Fundusze unijne, no i chyba, przepraszam, ale że tak użyję takiego trywialnego stwierdzenia, ale takie najtrudniejsze, najgorsze jest to zdrowie, ta opieka zdrowotna, bo tutaj zawsze są jakieś problemy. Tak, tych wyzwań jest bardzo wiele w każdym obszarze, ale cieszę się, że także w funduszach europejskich dla łódzkiego, tak jak powiedziałem, rekordowa kwota, jeszcze prawie 7 miliardów złotych, które nie są wydatkowane, a będą wydatkowane w najbliższych latach, to także środki przeznaczane na te projekty miękkie, też związane ze zdrowiem, infrastrukturą, zdrowotną czy też programami społecznymi. Nie tak dawno podpisaliśmy umowy na rzecz kształcenia zawodowego. Tutaj szkoły piotrkowskie otrzymają ponad 10 milionów złotych na nowoczesne warunki do kształcenia zawodowców, bo tego potrzebuje nasza gospodarka. Dzisiaj wszyscy cierpimy, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Kiedy się spotkamy, to mówią, że potrzebni są wykwalifikowani fachowcy. Także stawiamy na kształcenie zawodowe. W Funduszach Europejskich dla Łódzkiego mamy także środki na infrastrukturę. To są i ścieżki rowerowe, i kwestie związane z infrastrukturą, na przykład linia kolejowa Piotrków, Byłchatów, wielu, co jest to bardzo ważne dla rozwoju regionu, ale także bezpieczeństwo, bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo zdrowotne. Tych wyzwań jest rzeczywiście wiele. Patrząc na służbę zdrowia, to ta służba zdrowia od zawsze się restrukturyzuje i musimy dostosowywać się do zmian demograficznych, bo dzisiaj te wyzwania zdrowia publicznego się zmieniły w perspektywie Wielu ostatnich lat musimy się zająć mocno osobami w godnym wieku, czyli naszymi seniorami. Bardzo potrzebne są placówki opieki długoterminowej, zakłady opiekuńczo-leczniczego i na te działania także samorząd województwa zamierza przeznaczać swoje środki. Jednym z większych wyzwań jest teraz kwestia zdrowia psychicznego. Mówimy tutaj o zdrowiu psychicznym, czyli także i kwestii budowania środowiskowej opieki psychologicznej, ale także lecznictwa szpitalnego. Proszę pamiętać, że w województwie łódzkim mamy tylko jeden duży podmiot, jakim jest szpital imienia Babińskiego na ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi. Tam zarząd województwa podjął decyzję o wybudowaniu nowego nowego pawilonu, to kompleksu pawilonów w Pawełowinów, to wartość inwestycji prawie 700 milionów złotych bez środków z Unii Europejskiej, bez środków z KPO. Nie bylibyśmy w stanie, aby tę inwestycję zrealizować, a te decyzje zapadły i tych wyzwań rzeczywiście będzie bardzo wiele, nie tylko a zakresie zdrowia psychicznego. Zakresie, wiem, zakresie że zawsze jest kłopot z specjalistami, psychiatrami w psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. No właśnie dlatego też budujemy infrastrukturę, ale najważniejsi są specjaliści, fachowa kadra. Dlatego też inwestujemy, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Cieszymy się, że powstanie niebawem Wojskowa Akademia Medyczna odtworzona w Łodzi. Mamy konsultantów, jeśli chodzi o psychiatrię w naszym szpitalu zatrudniających, że są konsultantami krajowymi, co też pozwala na dobre rozeznanie rezydentur. Oczywiście tej kadry medycznej brakuje i będzie brakować. Dlatego są ważne procesy konsolidacyjne tych podmiotów leczniczych, tak abyśmy mogli skorzystać ze specjalistycznych usług w danej miejscowościach. Natomiast sama kwestia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to możliwość skorzystania w każdym mieście, które wchodzi w skład województwa. Natomiast musimy się troszeczkę przyzwyczaić do tego, żeby myśleć o specjalistycznych zabiegach, to w tych wyspecjalizowanych ośrodkach. No nie będzie tak, że w każdym mieście powiatowym będą wyspecjalizowane kliniki. Tutaj trzeba mocno skoncentrować się na tych klinikach Już Tutaj łódzkich. Rodzi się pytanie o nasze Piotrkowskie szpitale, ale ja myślę, że to sobie zostawimy na następne spotkanie. Panie marszałku, już dzisiaj Pana zapraszam na kolejne nasze spotkania, bo myślę, że będzie o czym mówić. Państwu Jestem bardzo serdecznie dyspozycji. dziękujemy, dziękujemy wicemarszałek województwa łódzkiego, Piotr Wojtysiak był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję, dziękuję, żegna się Elżbieta Jarszak.